Cześć, siemanko, to wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to już jest 31 odcinek serii z Farminga 22 na moim kanale. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam, pokazywałem wam, w jaki sposób się kosi słonecznik oraz omawiałem patcha 1.3, a w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak sobie zakupię owce oraz pastwisko dla owiec. Więc szykuje się bardzo ciekawy odcinek, no bo to będzie już drugi rodzaj zwierząt na mojej farmie, bo pierwszym rodzajem zwierząt to tutaj były pszczoły, a nie, to już trzeci rodzaj, bo pierwszy rodzaj to były pszczoły, a drugi tu już rodzaj to są kury, więc dzisiaj wam właśnie pokażę, w jaki sposób sobie zakupię te owce oraz pastwisko dla tych owiec. Ale jeśli ten odcinek wam się spodoba, tak przed zaczęciem, nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku, wpadnijcie na mojego Twitcha, twitch.com/kondi, na mojego Twittera, to jest kondicjusz. No i tak jak wam powiedziałem, wbijamy 1000 subskrypcji, bo chciałbym bardzo wbić 1000 subskrypcji do końca roku szkolnego. Więc troszeczkę jeszcze czasu jest, więc no po prostu chciałbym bardzo wbić. Więc bez tutaj przedłużania lecimy sobie już tutaj do sedna tego odcinka. Do tego, co powinniśmy już zrobić. Tak jak wam wspominałem, chciałbym sobie kupić właśnie te owce. Tylko teraz jest pytanie, gdzie te owce tutaj sobie zakupię, żeby miały dobre miejsce i żeby no po prostu był taki łatwy dostęp do nich, żebym mógł je tam karmić, tam nie wiem, odwozić mleko od nich, wełnę i wszystko, bo jak wiecie, z owiec jest naprawdę dużo tutaj pożytku, możemy mieć z nich właśnie, jak wspominałem, mleko, czy tam wełnę i w ogóle, więc wam to wszystko zaraz zaprezentuję. Te pastwisko dla tych owiec postawię sobie w tym miejscu, no bo tak właśnie szukałem się, zastanawiałem się przez taki dłuższy czas, gdzie bym mógł właśnie takie te owce postawić, te właśnie pastwisko dla nich, żeby po prostu było takie spoko i żeby był łatwy dostęp do tych owiec, do tego pastwiska. I zdecydowałem się, że no postawię w tym miejscu, tylko żeby one tutaj dobrze funkcjonowało, na początku muszę tutaj zmienić sobie te pole, żeby tutaj po prostu był inny grunt. I to się chyba robi w terenach, tak mi się wydaje. Czy mam rację? Nie, tereny nie, czekajcie, coś zrąbałem. To się robi w budowie i przekształcanie terenu, moi drodzy. I teraz powinien zrobić sobie malowanie. No i teraz w tym momencie mogę sobie tu już po prostu dać takie coś. Czy mogę tutaj dać? Tak, mogę, tylko to jest... Oj, to jest troszeczkę drogie, wam powiem. No ale dobra, nie będzie. No po prostu ja tego pola tu już nie będę chciał mieć. Postawimy sobie tutaj, tak jak wam powiedziałem, te pastwisko dla tych owiec. Cyk, 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 robiąc tutaj to wszystko ładnie. Też sprawdzałem sobie przed odcinkiem, jakie te pastwisko wybrać. To jest piasek? Czy my chcemy piasek? To żwir. Czy żwir będzie gites? Chyba będzie gites. Najwyżej później zmienimy. Trochę tych pieniędzy jednak mam, więc sobie tu mogę troszeczkę wykorzystać ich. Te pastwisko nie jest jakichś takich większych rozmiarów, bo ja chciałbym kupić sobie te średnie. Czekajcie, zaraz wam pokażę właśnie, o jakie mi chodzi. To jest owce. To jest, a nie, to jest zagroda, no ale to zagroda, pastwisko, tu jest chyba pastwisko, tak, tu jest pastwisko, no ale zagroda czy tam pastwisko to dużej tam, różnicy nie ma pomiędzy tym. Aha, bo tu już mam pokazane, że jak mamy pastwisko, potrzebujemy tym owcom dostarczać wodę, a jeśli mam, no, wodę i jedzenie, tam kiszonkę czy tam po prostu zwykłą trawę, a jeśli mamy po prostu tą zagrodę, to wystarczy tylko kiszonka lub trawa, tak to właśnie tutaj wygląda. I chciałem to właśnie postawić sobie gdzieś tutaj w tym miejscu. Tak mi się wydaje, że w tym miejscu by było gites, tylko właśnie muszę sobie na początek ten teren tutaj troszeczkę zmienić, bo chciałbym jednak, żeby to ładnie wyglądało, bo tak to dawać na takim piasku zwykłym, no to nie jest zbytnio fajne. Tutaj sobie to wszystko damy, tak sobie to wszystko szybko zrobię. W międzyczasie możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, wpaść na mojego Twitcha. Na Twitchu są codziennie streamy oprócz środy, tak, codziennie oprócz środy, bo środę mam dużo lekcji i mam jeszcze tam kilka innych zajęć, więc no po prostu dlatego w środę nie ma streamów. No ale wpadajcie, bo jest naprawdę fajnie, spoko atmosfera, dużo ludzi jest, bo coś koło tak 10 jest, a nawet czasami dobija do jeszcze większej ilości, a pogrywamy sobie jakiegoś tam lola czy tam farminga, więc to co jest po prostu fajne i też inne gierki sobie czasami pogrywamy. No, tak tylko chciałem wam dopowiedzieć. Dobra, tutaj sobie to wszystko to zrobimy. Nagrywam ten odcinek też... Kiedy nagrywam ten odcinek? W piątek chyba ten odcinek nagrywam. Nie, w piątek, czwartek, dzisiaj jest czwartek, tak? Nagrywam ten odcinek czwartek i jutro mam egzamin na prawo jazdy, więc może być ciekawe. Wszystko wam to zrelacjonuję na moim Twitterze. Albo po prostu nagram ten odcinek. Jeszcze zobaczę, czy będę nagrywał odcinek z tego... W sensie,
spraw wyjazdu, tak jakby nie chciałbym nagrywać, tylko po prostu z takiego całokształtu, jak to wyglądało u mnie. Takie coś by też mogło być, mi się wydaje. Dobra, w jaki sposób trzeba sobie tutaj postawić tą zagrodę dla tych tutaj owiec? Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie chyba w tym miejscu, żeby to był taki przejazd i żeby po prostu wykorzystać jak najwięcej tutaj tego pola. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, więc sobie tutaj postawimy. No i moi drodzy, mamy już zakupioną tutaj tą zagrodę dla tych owiec. No, wygląda to całkiem git. No i też chciałem tak sobie troszeczkę popatrzeć, w jaki sposób to zrobić, żeby po prostu tu było miejsce, bo na przykład tutaj musimy te owce sobie kupić, a tutaj będziemy dawali jedzenie dla tych owiec. Więc no po prostu chciałem, żeby tu było troszeczkę miejsca, żeby móc tutaj tak na spokojnie, swobodnie się poruszać jakimś tam traktorem, czy jakimś innym, inną maszyną. Dobra, czy tutaj nareszcie pola będziemy coś robili? No wydaje mi się, że nie, że tutaj możemy sobie później postawić jakieś, nie wiem, może krowy, konie. To się jeszcze zobaczy w przyszłości w innych odcinkach. Na razie tutaj po prostu sobie zrobię to wszystko. Wydaje mi się, że najlepszą opcją jest zrobienie po prostu to tym piaskiem tutaj. Czekajcie, gdzie to było? To było tutaj i malowanie, co nie? No, kurde, wyszedłem. Czekajcie. Tutaj i malowanie. Dobra, i wydaje mi się, że tak chyba będzie git, co nie? Czekajcie. No, więc zrobię to wszystko i widzimy się zaraz. Ogólnie chciałem wam jeszcze tak dopowiedzieć, tak tutaj jak będę sobie to malował, że w dzisiejszym odcinku zakupimy, chyba wam wspominałem, że zakupimy sobie jeszcze jedno pole, więc też może być całkiem ciekawe. No i te owce też musimy sobie zakupić, a odcinki z tych owiec podzielę sobie na dwa. Na dwa sobie po prostu podzielę, bo nie chcę, bo jakby jeszcze nie wiem, jak to wszystko działa z tymi owcami, a jeszcze to jeszcze zobaczy, bo chyba jeszcze nie wiem, co dokładnie wytwarzają te owce. Czy to jest na pewno mleko i wełna? Wydaje mi się, że to jest chyba tylko wełna. Z tym mlekiem mogą się troszeczkę pomylić, ale to wam jeszcze powiem w tym następnym odcinku z tych właśnie owiec. I to się właśnie zobaczy jeszcze, bo tak jak wspominałem, chciałbym nagrać z tego dwa odcinki. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj już zrobiłem to wszystko. Wygląda to, no całkiem git to wygląda. No straciłem te jedno pole, ale tak jak wam wspominałem, zakupię sobie w tym odcinku jeszcze te jedno pole, więc będzie tak, można powiedzieć, że na równi. I to będzie otóż tutaj te pole chciałbym właśnie zakupić. Tylko ile one kosztuje, to jest mega ważne. Sprawdzimy sobie, ile one kosztuje. Panie pole, ile ty kosztujesz, powiedz mi tutaj. To się chyba sprawdza tutaj i w tereny, co nie? Czy ja mam rację? Halo, tereny. Dobra, tereny. Tak, mam rację. Kosztuje 49 tysięcy, czyli brakuje nam 10 tysięcy. Tak jak wam wspominałem, pójdziemy sobie zawieźć ten słonecznik, bo chciałbym go bardzo sprzedać, żeby po prostu mieć pieniądze na zakup właśnie tego pola oraz na zakup nowych, na zakup owiec, te, które właśnie wam wspominałem, że zakupię w tym odcinku. Gdzie jest moja przyczepa? To jest pytanie. Moja przyczepa jest tam. O kurka, bo ona może być troszeczkę ciężko z nią. Dobra, mniejsza z tą przyczepą, ja sobie wyłączę tylko te okno pomocy, bo one mi jest zbędne na razie. I pojedziemy sobie właśnie po tą przyczepę. To odcinek coś tak koło, nie wiem. Napiszcie w ogóle w komentarzu, jakie są odcinki z farminga, czy takie 15-10-minutowe wam odpowiadają. Dajcie znać, ja chętnie sobie poczytam komentarze, bo zawsze czytam i zawsze odpowiadam. Dobra, podjeżdżamy sobie do przyczepy. Cyk, 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 bez problemu. I sobie teraz możemy wysypać tutaj ten jęczmień, żeby te moje kurki zostały, bo jednak z tymi kurkami też troszeczkę zaniedbuję je tutaj i czasami zapominam im tutaj dać tego jęczmienia. Ten jęczmień dać, a nie tego jęczmienia, ten jęczmień. Tak mało naprawdę? Ja myślałem, że one będą chciały więcej. Dobra, wysypiemy sobie ten jęczmień do silosów i sobie podejdziemy tutaj pod kombajn, bo w kombajnie właśnie mam ten słonecznik, który kosiłem w ostatnim odcinku. Skosiłem tutaj z tych wszystkich moich pól ten słonecznik. No i wyszło mi całkiem dużo tego słonecznika, więc czemu by go nie sprzedać? A cena też nie jest jakby jakaś mega najgorsza za ten słonecznik. Dlatego sobie polecimy właśnie go sprzedać. I również chciałem wam powiedzieć, że teraz dużą dobrą cenę ma owiec, więc może sobie sprzedam po odcinku owiec, a to się jeszcze wszystko zobaczy. Więc podjedziemy tutaj do mojego kombajna. Para pa 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 pa. A tu jeszcze muszę sobie pracownika odpalić, bo chciałem, żeby pracownik mi tutaj zasiał na moim polu znowu słonecznik, bo ten słonecznik to nie jest taka najgorsza rzecz. W sensie powiem wam tak, chodzi mi głównie o to, że jeśli nie chcecie robić, to ten słonecznik jest właśnie taki idealny. Bo nie musisz później to presować i prasować, więc no po prostu szybciej praca idzie z tym słonecznikiem, a pieniądze są takie same, jakbyś uprawiał owiec, więc no wychodzi na to samo.
W międzyczasie możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i wpaść na mojego Twitcha i na Twittera, to jest kondycjusz. Dobra, mam nadzieję, że też dobrze mi widzicie, tu mam podgląd, że kamerka i wszystko jest gites, że nie jest jakby, nie jestem prześwietlony, a że też mnie dobrze widać z dobrej perspektywy. Dobra, tu sobie tobie tą rurę przymkniemy i sobie, o dobra, 91%, dobra, niech będzie, ale podjedziemy sobie jeszcze po te 9%, bo jednak te 9% może dać nam więcej pieniędzy. W ogóle, to chciałem tak wam powiedzieć teraz, dopowiedzieć, że szykują się nowe odcinki na moim kanale i to są serio ciekawe produkcje będą. Nie mówię to, że to będzie jakaś ciekawa produkcja typu zagrałem Farminga 1 000 000 odcinków, nie, takiego czegoś nie będzie, będzie coś innego wam powiem. R, czy mogę R kliknąć? A dobra, dostaliśmy już, zarąbiliście. My teraz sobie pojedziemy właśnie do tego miejsca, w którym chcemy sprzedać tutaj nasz słonecznik, co ja mówię? Czekajcie, żebym tutaj nie zderzył się z tą moją zbierarką tych bel. Dobra, gdzie to my mamy? Tu jest słonecznik. Słonecznik najbardziej opłaca się sprzedawać tutaj. Gold Crest Value za 3000. No, cena bardzo wygórowana, a ja takie ceny bardzo lubię. Dobra, pojedziemy sobie tam. A, i teraz chciałem wam, jak zacząłem ten temat z tym, że jakieś nowe odcinki, coś na kanale, to właśnie myślałem sobie, żeby sobie zrobić odcinek, bo chciałem zakupić sobie nową kamerę. Tak, nową kamerę. Taką, w sensie już taką przenośną, nie taką do komputera, bo ta, którą mam, tego Elgato, to ona jest niesamowita i jest fajna, dlatego jej nie chciałbym zmieniać przez najbliższy czas. Ale jakąś taką nową kamerę, taką do ręki, czemu by nie kupić? Żeby na przykład jakiegoś tam vloga nagrać czy coś. To było całkiem ciekawe, wam powiem. Więc dajcie znać w komentarzu, czy takie coś będziecie chcieli. Bo ja to sobie mogę rozważyć i no po prostu dam wam znać, czy takie coś robimy. Bo ja bym chętnie takie coś zrobił, w sumie wam powiem. Tylko no kamera jest całkiem droga, bo chciałem, żeby to było już takiej lepszej jakości, a nie żeby to było jakieś tam na odwał zrobione, bo jak coś robi, to od razu w fajnej jakości, a nie, tak jak wam wspominałem, na odwał i bez większego tam no większego sensu, tak wam to powiem właśnie. Ale ten mój klasik ładnie wygląda, on taki jeszcze czysty jest. Łohoho, mega ładny, mega ładny. Dobra, czy tutaj nie jedzie pociąg? Nie jedzie, spokojnie. Łobabę, co tu się stało? Dobra, wyspiłem sobie tutaj ten słonecznik do tego tutaj pięknego, do tych pięknych silosów, żeby później móc sobie tym pociągiem pojechać i sobie to sprzedać. Dobra, wysypujemy i szybko, szybko, niech się wysypie. Ja się będę widział z wami zaraz, bo to będzie też troszeczkę trwało. Dobra, podjedziemy sobie właśnie pod tamto miejsce, gdzie mogę przejąć pociąg, więc tam po prostu podjedziemy. I chciałem wam jeszcze ogólnie dopowiedzieć, co ja chciałem wam powiedzieć, bo zapomniałem teraz. Kurka, ona chyba już mi się nie przypomni. Dobra, mniejsza o to. Gdzie jest ten głupi pociąg? Gdzie jest ten głupi pociąg? Tutaj. Cyk, cyk, cyk. Jestem ciekawy, ile będę musiał na niego czekać, bo jeśli będę musiał na niego czekać jakoś długo, to z lekka się wkurzę. Nie powiem, że nie. W ogóle sorry, jakby były jakieś tam dźwięki słychać, ale moja kochana mamusia o godzinie, widzicie? 19:38. Czekajcie, widać? Chuja widać. Znaczy, przepraszam, tak się nie powinno mówić. Że no po prostu, że zacznie sobie sprzątać tutaj niektóre pokoje obok mojego pokoju. No i czasami może to być lekko słyszalne, ale wydaje mi się, że nie powinno. Dajcie znać w komentarzu. Czekajcie, gdzie to było? Bo jestem tak zagubiony tutaj, że nie wiem, co mam zrobić. Dobra. R. Łobabym, czy 7 km. Dobra, to jeszcze chwileczkę poczekamy. I będziemy widzieli się zaraz. No, muszę sprzedać ten słonecznik, żeby było po prostu. I wam jeszcze. Muszę sprzedać ten słonecznik, żeby po prostu mieć kasę. I jak wam mówiłem, też o godzinie 19:39 teraz. To niedługo będzie za pół godziny, coś koło to będzie stream, więc. Więc musicie wbić na tego streama. Wbijajcie na streamy, bo to jest mega ważne. Powolutku już się tutaj zbliża pociąg do nas. Ile czekajcie? 250 metrów, więc za chwileczkę będzie tu już widać go w oddali. Dobra, pociągu mój drogi, zatrzym się. Dobra, zatrzymamy sobie go tu już na spokojnie. I pojedziemy sobie tym pociągiem właśnie ten słonecznik zawieźć, żeby zakupić sobie upragniony, oczywiście owce upragnione oraz upragnione pole, bo to jest właśnie taki najważniejszy w tym momencie. Dobra, szybko dajcie mi ten pociąg, żeby nie marnować pieniędzy na ten głupi pociąg. Bo jednak jak się go wynajmuje, to troszeczkę trzeba za niego zapłacić. A ja chciałbym jak najmniej stracić. Tak się zrymowało. Rymuje i tego nie czuję. Elo, elo, yo.
Kurde, ja może bym jakiś raps zaczął robić. Dajcie znać w komentarzu. Oj, 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 zagalopowałem się troszeczkę. Cofnij się, cofnij, cofnij, proszę cię, cofnij się. Dobra, 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 dobra. Ło, wystraszyłem się, że znowu zacznie ten... Co się stało? Już koniec tak szybko? Dobra, zarąbiście. Może kiedyś będzie tak, że po prostu wysypię tutaj... Nasypię w cały wagon pociągu. To by było bardzo ciekawe, jakby mi się udało. No bo na razie, jak widzicie, no jest tego tutaj no tyle, czyli malutka górka. A jest, na pewno jest możliwość wysypania tego tak dużo, że zapełni się cały pociąg. Na pewno, na 100% jest taka możliwość. Tylko to może w 500 odcinku. Who know. Zobaczycie jeszcze, dobra, idziemy tym pociągiem. Widzimy się zaraz, bo wolę zrobić takie cięcia, bo jednak nie chcę, żeby ten odcinek trwał z 30 minut. Dobrze, jesteśmy tutaj już w Gold Crew Value, znaczy jedziemy tam, ale zbliżamy się tutaj do miejsca skupu. Dobra, jesteśmy? Tak. 24 tysiące zaliśmy, no całkiem fajna kwota, a zapomniałem o moim traktorku. Tym traktorkiem też musimy sobie wrócić, o Boże, sorry, że tak przesuwam, ale po prostu... Dobra, mamy go. Wrócę sobie na moją farmę, gospodarkę. I wam tutaj zaraz zrelacjonuję to, no kurka wodna. Zrelacjonuję wam to wszystko, co będzie się działo niedługo, więc widzimy się zaraz. Jesteśmy już na miejscu, czyli na mojej farmie. No jestem troszeczkę podekscytowany z tego faktu, że zaraz sobie kupię te owce. No bo jednak w tamtym farmingu, w tamtym sezonie, w tamtej serii w ogóle nie miałem takiej możliwości zakupu owiec. A teraz sobie właśnie je zakupię. Więc lecimy sobie tutaj w to miejsce i tu ja musimy kliknąć R, co nie? Tak, kupujemy na R. Wow, on jest wcale taki drogi, jak myślałem. Fajnie, fajnie. Dobra, kupujemy sobie może na pewno, nie wiem, Land Race Bethlehem. Dobra, ale to może walizka, jakie tu są? No nie, wydaje mi się, że najbardziej taka najładniejsza może być ta Stain Shaft, nie będzie Stain Shaft. Owce dają wełnę, która może być się sprzedać lub owce dają trwało, to jeszcze dodatkowo wody. Aha, czyli no po prostu dają wełnę, nie dają mleka, tak jak myślałem, no ale to i tak mniejsza o to. Wybierz, dobra, wybieramy sobie taką. Niech będzie sobie jeszcze, może, a mogę przesuwać to, czy nie? No nie, co jest grane, czemu to nie mogę przesuwać? Ja myślałem, że to będę sobie mógł przesuwać i sobie zakupić takie... O, sorry, tu telefonem mi coś przyszło. Czekajcie, da się coś, czy nie? No nie da się to przesunąć, dobra, to będziemy kupowali tak po kolei. Teo, czyli mamy takiego Stain Shafta. Dobra, niech będzie, kup, tak, czy chcę zakupić, no tylko tak, chcę zakupić, okej, okay. Dobra, tobie sobie, a nie mogę zakupić, co jest grane, co? A, czekajcie, czekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem tutaj zbytnio, wybierz, a, dobra, dobra, już kułam, Boże, ale jestem pokręcony, dobra, walizka niech będzie ta, dobra. Zabierzemy sobie tą, wybierz, dobra, niech będzie. Nie, kupię sobie jedną. I teraz sobie damy kup. Tak, zakupiłem sobie, ok. Damy sobie tą, wybierz. A to są takie same, co nie? Tylko, że ta jest. Aha, bo to jest dziecko, a to jest dorosła. Dobra, spoczko. A, dobra, nie, kupię sobie dorosłe, bo albo sobie kupimy jedną małą, niech będzie tak. Albo, dobra, patrzcie, zrobimy sobie tak, tu jedną damy tak. Kup, tak. Okej, okay, damy sobie jeszcze tą taką malutką, wybierz, kup, tak. Okej, okay, damy sobie tą, wybierz, kup, tak. Damy sobie oczywiście jeszcze tą, wybierz, kup, tak. O Boże, dobra, ja to wszystko zakupię, widzimy się zaraz. Dobrze, moi drodzy, kupiłem troszeczkę takich, no jak widzicie, tu mam właśnie wszystkie, które posiadam. No wydaje mi się, że jest fajnie, że fajnie. O, są owieczki, owieczki, patrzcie, jakie są ładne te owieczki. Łobaby, i one jeszcze takie są realistycznie wyglądają. O mamo, ja nie wiedziałem, że to będzie aż tak ładnie wyglądać. No teraz jestem zaskoczony, jestem tak bardzo zdziwiony, że łomamo, w farmingu takie coś? Od kiedy? Czekajcie, bo chciałem sobie odznaczyć to jeszcze, bo nie chcę, żeby mi się tutaj to świeciło. Bezpotrzebnie, niepotrzebnie. Oznacz. No, działaj. Dobra, no owieczki są mega ładne, podobają mi się. I co mam więcej powiedzieć? W następnym odcinku będę wam tutaj mówił, co wszystko z tymi owieczkami się robi. Znaczy w następnym odcinku, albo jeszcze następnym wam powiem właśnie, jak to wszystko wygląda. Ja sobie jeszcze tu przy okazji muszę kupić te pole, bo chciałem, żeby mieć te pole i żeby już sobie ładnie na tym polu móc uprawiać inne wszystkie rzeczy. Jakieś tam rośliny, czy tam
niedługo drzewa. Niedługo będziemy drzewa też sadzili na tym polu, więc oczekujcie na wszystkie nowości, tereny. Cyk, dobra, kupujemy sobie te pole. Zakup, tak, zakupię sobie je, tak. No jak widzicie, te pole jest kolejne nasze. Mamy już tych pól, no całkiem dużo. Znaczy tyle samo, ile mieliśmy, bo pozbyliśmy się jednego, ale ja się czuję, jakbyśmy mieli o jedno więcej. Dobra, ja będę się z wami żegnał, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka, moi drodzy. Nie zapomnijcie o apeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku. Podajcie na mojego Twitcha, twitch.com na mojego Twittera. To jest kondic już. I lecimy z tym wszystkim, wbijajcie te suby oczywiście. Ja się z wami żegnam i na razie do następnego odcinka.